swoim przedostatnim meczu w tym sezonie piłkarze Wisły rywalizowali na wyjeździe z zespołem Podlasia Biała Podlaska. W pierwszej połowie spotkania kibice nie zobaczyli zbyt wielu składnych akcji, choć lepsze wrażenie sprawiali Wiślacy. Już w 15 minucie kontuzjowanego Tomasza Zająca w szeregach Puławian musiał zastąpić Włodzimierz Puton. Pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Nieco bardziej dynamicznie rozpoczęła się druga połowa. Najpierw dogodną sytuację do strzelenia bramki mieli gracze Podlasia. Chwilę potem dobrej okazji nie wykorzystał Ed Nilsson, który pojawił się na boisku od 46 minuty. Na pierwszą bramkę trzeba było poczekać aż do 71 minuty. Wtedy do bramki Podlasia trafił Bartłomiej Bartosiak. Kwadrans później ładnym strzałem z dystansu wynik podwyższył Krystian Puton. Wisła Puławy pokonała Podlasie Biała Podlaska 2-0. Wisła zagrała w składzie Kołotyło, Kuban, Cyfert, Kiczuk, Wiech, Brągiel, Kasprzycki, Kąc, Kondracki, Ed Nilsson, Skałecki, Krystian Puton, Zając, Włodzimierz Puton, Bartosiak i Konkol. Już wkrótce w ostatnim trzecioligowym meczu w tym sezonie Wisła Puławy na własnym stadionie podejmie zespół KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.